Grzegorz Koziół, dziękujemy bardzo. Przenosimy się teraz myślami do Łodzi. W tym roku łodzianie świętować będą urodziny miasta w dość niecodzienny sposób. W jaki? O tym z naszego łódzkiego studia Hanna Zdanowska, prezydent miasta, w rozmowie z Bartoszem Lichawskim. Witam pana, witam państwa. Pani prezydent, przed nami 590. urodziny Łodzi. To taki mały jubileusz. Spośród atrakcji wybrałem kilka. Proszę bardzo, na przykład piknik u Gromana, czy zwiedzanie ogrodu zoologicznego bezpłatne, dodajmy, podobnie jak ogrodu botanicznego, a także bieg na 5900 metrów w Parku 3 Maja, czyli ten dystans też taki nieoczywisty, ale tych niecodziennych i nieoczywistych zdarzeń będzie więcej. Tak, po raz pierwszy zaproponowaliśmy dosyć inny niż co roku sposób obchodów naszego święta. Zaproponowaliśmy łodzianom wycieczki darmowe za pomocą naszych środków komunikacji w miejsca ogólnie w tej chwili niedostępne, ponieważ miejsca, które aktualnie są olbrzymimi placami budów. Łódź faktycznie jest teraz w okresie olbrzymich przemian związanych z rewitalizacją, z budową nowych obiektów. I postanowiliśmy zaprosić łodzian w te miejsca na prawdziwe place budów. Pani prezydent, w tej informacji dla wszystkich chętnych jest taki zapis, że każdy zostanie zaopatrzony w kask i kamizelkę. Wskazane są buty typu trekkingowego. No i co najważniejsze, trzeba będzie podpisać takie oświadczenie, iż każdy wchodzi na teren budowy, mając świadomość, iż czyni to na własną odpowiedzialność. Proszę się nie obawiać, nawet z małymi dzieciakami będzie można wejść na pas startowy naszego lotniska, zobaczyć, jak od środka wygląda lotnisko, czyli coś, co na co dzień nie mamy możliwości obejrzenia tych miejsc, w związku z czym będzie to naprawdę, myślę, że dla wielu z nas bardzo ekscytująca przygoda. O, to będzie przygoda. Mam nadzieję, że się nie rozpędzam, ale nawet przygoda nosząca drobne znamiona ryzyka. Słuchajcie, poza tym dość ciekawa, bo będzie można zobaczyć między innymi na przykład EC1, czy nasz dworzec, który przecież powstaje pod ziemią. Na co dzień nie widać, jak wyglądają te prace, a tu rzeczywiście będzie można wejść tam, gdzie do tej pory byli tylko wtajemniczeni. To naprawdę będą place budowy. Będzie można wejść do tego olbrzymiego wykopu, w którym buduje się dworzec Łódź Fabryczna. Będzie można wejść na teren EC1, które już jest zakończona budowa, ale jeszcze jest w trakcie odbiorów, więc nadal jest to jeszcze teren związany z placem budowy i zobaczyć jako jedni z nielicznych, pierwsi, jak przepięknie wygląda projekt rewitalizacji dawnych elektrowni łódzkich, które już niedługo przywrócimy do życia i nadamy im nowe funkcje o charakterze kulturalnym, o charakterze związanym ze sztuką, z nauką. W związku z czym naprawdę świetne miejsca i nietypowe spędzenie wolnego czasu i nietypowe obchody 590. rocznicy powstania naszego miasta. A co bardzo istotne, myślę, że chyba jeszcze nikt nigdy w ten sposób urodzin miasta nie obchodził. Budujemy tożsamość miasta. Ja zachęcam, zakochajmy się na nowo w Łodzi. Zapraszamy nie tylko łodzian, bo przecież Łódź miastem gościnnym. Serdecznie dziękuję za rozmowę z łódzkiego studia Radia Tok FM, Bartosz Lichawski. Urodziny Łodzi, dodajmy, odbędą się 27 i 28 lipca.